your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh, you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do. Dzień dobry, kochani, witajcie w sobotę. Co tam, sobotę? Witajcie w listopadzie. W ogóle dacie radę uwierzyć, że już mamy listopad? Szok. Będziecie na sportowo, idziemy kibicować Zuzi tym razem. Wczoraj ją przywiozłam do domu, a dzisiaj znowu długa droga, bo godzina 20 do Kernsville i jesteśmy na zawodach. Zuzia ma zawody, na których w sumie jesteśmy co roku. Byliście już tutaj z nami, na pewno. Ale za chwilę wam pokażę i powiem trochę więcej. Także zapraszam na dzisiejszy vlog! W ogóle widzieliście po drodze te piękne kolory. Och, teraz jest najpiękniej. W dodatku jest ciepło, mamy 20 stopni. Och, słoneczko świeci, fajna pogoda jest. Czekajcie, tutaj mam już bilety przygotowane. Wchodzimy z Sybą. Chcieliśmy sobie kupić online bilety. To jest $10 za osobę. No a tutaj widzicie trasę, już biegną inni. Inne szkoły, bo to są zawody stanowe. Właśnie. Zuzia się cieszy, bo ich drużyna się dostała. NCSSM Morganton dostała się pierwszy raz tutaj do stanowych zawodów. Wcześniej tutaj Zuzia biegła już też swoim byłym liceum, też na stanowych. Jest i gwóźdź programu, Zuzia. Pokaż warkoczyki, jakie ci dzisiaj zrobiłam. Ja sobie zrobiła wstążki. Nice. Zuzia, dawaj! Końcówka, dawaj, you can do it! Come on, Zu, race the clock, get those quads up, let's go! Come on, Zu, please! Oh my gosh. Dzień dobry, kochani, witajcie już w niedzielę. Ale fajnie dzisiaj było wstać, bo u nas dzisiaj było przesunięcie czasu. Niby o 8, a tak naprawdę to była 7. Więc zrobiłam sobie kawę i poszłam oglądać kolejny odcinek The British Baking Show. I to jest, ach, taka moja tradycja. Zawsze właśnie w listopadzie leci nowa seria. I zostawiam sobie jeden odcinek na weekend, więc wszyscy śpią, mam kawę i oglądam sobie ten nowy odcinek. Dzisiaj będę nagrywać Reels. Jeden Reels. Zuzia ma mi pomóc. Chyba sobie zrobię taki mocniejszy makijaż. Mam paletkę Start. Już stara paletka. I ten kolor, taki brązowo-wrzosowy, jest fantastyczny. O! To jest ten. Wydaje mi się, że w ogóle fajnie wyglądają niebieskie oczy z takim brzosowym, zobaczcie, kolorem. I słuchajcie, ostatnio tak myślę o prezentach już. I wyjątkowo późno, jak na mnie. Ale powiem wam, że co roku mam większy problem z prezentami. Im dziewczyny są starsze, tym jest gorzej. Chcę wybrać się w tym tygodniu też do outletu, więc wezmę na pewno aparat i nagram coś z outletu. Może tam coś znajdę. Tam jest parę takich bardziej młodzieżowych sklepów, które ja też lubię. I może mi się uda dorwać coś fajnego, ale dla nich kupuję raczej takie podstawowe rzeczy. Białe koszulki, które i tak się zużywają, a które są potrzebne. A propos prezentów, to właśnie w listopadzie będę mówiła dosyć sporo o takich
pomysłach na prezenty. Zrobimy na pewno jakiś taki film tematyczny. A dzisiaj będzie pierwszy pomysł i to bardzo dobry pomysł, o którym Wam już mówiłam wielokrotnie, bo są to zapachy z Made in Lab. Jest to nasza stała współpraca. Tych zapachów używamy już od długiego czasu. I niektóre z tych zapachów są naszymi ulubionymi zapachami i pokażę Wam dzisiaj, które może pójdę i je... Ja je przyniosę, bo mamy dzisiaj super promocje i one są w takiej cenie, że warto w listopadzie już zaopatrzyć się w te prezenty, żeby potem nie gonić i nie spieszyć się w grudniu. Wzięłam dziewczyną, pozbierałam z szafy jej ich zapachy. Na pewno słyszeliście, bo już Wam wiele razy mówiłam o Made in Lab. My bardzo polubiłyśmy te zapachy. Tutaj są akurat zapachy dziewczyn, za chwilę Wam pokażę moje. Zuzia ma swój ulubiony w szkole, a to jest jej drugi ulubiony. To jest numer 124. Będę Wam tutaj wklejała może ich zdjęcia. Każdy z tych zapachów jest inspirowany znanymi perfumami. Tylko z tą różnicą, że te zapachy kosztują tylko ułamek. A to jest ulubiony zapach Hani. Jak widać, już się kończy. Numer 77. To jest drugi ulubiony zapach Zuzi. I on jest bardziej cytrusowy, a ten od Hani jest bardziej kwiatowy. Hania w ogóle lubi bardziej takie kwiatowe, bardziej słodkie zapachy. Tutaj jest zapach, który jest jednym z moich ulubionych. Numer 143, też kwiatowy, taki bardziej głęboki, bardzo fajny właśnie na jesień, zimę. Ja używam kilku zapachów, między innymi właśnie te małe zapachy i mam różne zapachy powkładane. Jedno w aucie, jedno w torebce. Tu mam numer 19 i to jest też zapach kwiatowy, bardzo ładny zapach. I tu jest jeden z nowych zapachów, więc go jeszcze nie używałam za dużo, 174, to było chyba w ostatniej przesyłce. On jest też kwiatowy, on mi się tak fajnie kojarzy. One kosztują tak mało, a teraz jest jeszcze promocja, że nie szkoda mi go jest używać i używać. Nawet czasami w domu sobie popsikam, żeby ładnie pachniało. Tu mamy aż 100 ml i fajnie, że są takie promocje w listopadzie, bo tak jak Wam mówiłam, najlepiej już teraz pomyśleć o prezentach, bo potem może któryś z zapachów nawet brakować już w grudniu. Mogą się wyprzedać. Wiele z Was pisze mi o tym, że korzystacie z tych zapachów, że jest to tańsza alternatywa, że przez to, że one kosztują tak mało, to można mieć ich więcej. Tak jak wspominałam, zbliżają się święta. Zapachy to zawsze jest dobry pomysł na prezent dla koleżanki, dla mamy, dla siostry, czy dla siebie, czy dla męża, bo na Made in Lab są oczywiście męskie zapachy. Made in Lab wprowadziło jakiś czas temu wysyłkę za złotówkę. Ta promocja dotyczy tylko wysyłki z DPD Pickup i możecie wtedy odebrać taką przesyłkę albo w najbliższej Żabce, albo w paczkomatach DPD. I wtedy macie przesyłkę za złotówkę, obojętnie ile zamówicie. Jeżeli nawet zamówicie jeden zapach, to dalej będziecie mieli taką przesyłkę za złotówkę. Dlatego warto teraz skorzystać z tego, zrobić zapasy, zrobić zakupy na święta. Cena jest rewelacyjna, bo tylko teraz te zapachy są 30% taniej. Do tego ta przesyłka za złotówkę. To się rzadko zdarza, żeby były takie promocje. Korzystajcie, kochani, ja Wam zostawię link pod filmem w opisie. Także Wam serdecznie polecam. A ja szykuję się dalej. Zanim wyjdę, pokażę Wam jeszcze coś. Takiej mnie nie widzieliście. Uwaga! Nakładam sobie właśnie jeszcze wałki, takie gorące wałki. Czekajcie, bo już nie są takie gorące, bo je wyłączyłam za szybko. Patrzę w podgląd. To są takie welurowe wałki. One są bezpieczne dla włosów. Uff. Nie, czekajcie, bo najczęściej je Hania używała. Teraz mi brakuje tych. Mam takie szpilki albo takie zaczepki. Już nie ma takiej wilgotności w powietrzu, więc może się utrzymają chwilę. A dzisiaj w ogóle jedziemy, jadę jeszcze z dziewczynami, znaczy z koleżankami, na nasz klub krosze szydełkowy. Chociaż to jest taki klub, gdzie nie tylko na szydełku się robi, ale to, co każda lubi robić, to robi. Dawno nie miałyśmy, chyba ostatni czas z miesiąc temu. Mówię Wam ostatnio, to po prostu nikt nie ma czasu na nic i trzeba wszystko zaplanować.
nawet swoje przyjemności i odpoczynek chyba. Nie wiem, czy też tak macie dziewczyny, ale w ogóle dajcie znać, jak tam z prezentami na święta i kiedy robicie, czy macie już jakieś prezenty. Właśnie ostatnio, mówię, cały ten październik, te vlogi, to było szaleństwo. I stwierdziłam, że nie miałam w ogóle czasu na... Nawet nie pomyślałam o tym, że trzeba robić jakieś prezenty. Poza tym ten rok dla nas nie jest zbyt łaskawy. Mamy sporo problemów w tym roku, ale dopóki mamy zdrowie, to damy radę ze wszystkim. I tak jak ktoś napisał, chyba w tym filmie, jak z Sebastianem jechałam do szpitala, że dobrze, że pokazałam, że jadę z Sebastianem do szpitala, bo tak jakby wszystko było idealne u nas. Tak nie jest, słuchajcie, nie jest idealne u nas. Mamy normalne życie, ale ja o wszystkim też nie mówię, bo na przykład z wizytą u Sebastiana w szpitalu, no Sebastian nie chce mówić o co to jest za wizyta. On będzie miał za niedługo robiony zabieg, więc to nie jest coś, o czym chcielibyśmy mówić z jego względu. Ja zawsze pytam się dzieci, co mogę, co nie mogę, z czym się chcą podzielić. Czasami, tak jak widzieliście ostatnio, Sebastian jak gotował, to sam chciał, żebym nagrywała. No ale są takie rzeczy, które zostawiamy dla siebie i tak samo problemy. Czasami wam mówię o różnych problemach, a czasami są problemy, które chcemy zostawić dla siebie. Myślę, że o niektórych problemach warto rozmawiać, ale ja zawsze mówię, dopóki mamy zdrowie, trzeba rękawy zapsać i walczyć, i iść do przodu i robić wszystko, żeby było lepiej. O, nie poddawać się, słuchajcie, nie poddawać się. Powiem wam, że już to właśnie ostatnio na premierze mówiłam, że te vlogi, które robię, to jest dla mnie taka odskocznia, taka terapia i też to, że zajmuję moją głowę i nie mam czasu za dużo na niepotrzebne myślenie i zamartwianie się. No, także to dzięki wam też mój spokój i też wiecie, zawsze chciałam, żeby te vlogi były takie bardziej pozytywne dla nas, że w naszym życiu jest dosyć dużo stresu, jest sporo tych nieszczęść, które są i ja nigdy nie chciałam żadnych sensacji tutaj robić na kanale, bo ten kanał jest po to, żebyście tutaj przychodzili, żeby było jak u koleżanki i żebyście odpoczywali, relaksowali się przy tym. Fajnie wyglądam, nie? Wow. Dobra. Przychodzę za 5 minut i je ściągam. Co zapomniałam nagrywać? Okej. Okay. Nie wiem, czy nie były za słabo nagrzane, ale zobaczymy. Okej. Okay. Słuchajcie. Dalej mi się elektryzują. To chyba już teraz ogrzewania, które jest w domu. Chyba jednak wałki nie są dla mnie, aczkolwiek tutaj fajnie jest podniesione od czubka głowy. Nie wiem, czemu mi się tak elektryzują. Dam sobie tylko trochę odżywki. Dlatego odżywkę to pewnie się... O, jest okej. Okay. Czasami są te komplety z takimi i dużymi, i małymi wałkami, a to jest taki komplet, gdzie są tylko duże wałki, bo one są właśnie do podnoszenie od skóry. Fajnie, że są tak uniesione. Podoba mi się ten. Przed wyjściem dzisiaj ten nowy, który lubię, 174. Ok. Albo sobie tak je podepnę trochę. Tak też by było ładnie. Takie krótsze byłyby też fajne. Może się obetnę. W szufladzie zawsze czuwają nożyczki. Dobra, uciekam na dół. Zobaczymy, co Zuzia robi. Tu są orzechy zmielone. Zuzia, jakie ciasto bieczesz dla swojego mena, dla swojego chłopaka? Orzechowe. Orzechowe. A to będzie w formie bezy orzechowe? Nie, ale to jest biszkop najpierw. A, biszkop orzechowy. Okej. Okay. I krem, tak? A krem też będzie orzechowy? Bo to jest kawowo orzechy. O, okej. Okay. To jakieś polskie świąteczne. To chyba dla mnie pieczesz, bo to takie moje smaki. Kawa i orzechy to mój smak. O, ciemno.
Ale mamy piękną pogodę. To jest moja ulubiona pogoda, kiedy jest 18-20 stopni. Ale słońce sprawia to, że jest cieplutko. Musimy mieć taki spacer. Chociaż nie wiem, czy się wyrobię ze spacerem, bo teraz obiad szybko. Ciasto Zuzia kończy, a co? A na 3:30 już jadę na ten nasz klub szydełkowy. Szybkie zakupy. Musimy kupić ziemniaki i chleb. A gdzie tu są? O, to może wybierzemy. O, tu są te golden. Sybuś, tam są tu woreczek. Weź woreczek jeden. One są śmieszne te woreczki, nie? Takie, bo one są... No, uważaj, one się łatwo rozkładają do kompostu. No ale też łatwo pękają, więc trzeba... Uważaj, 4, 6 i mamy jeszcze do pieczenia ziemniaki. Tutaj może wezmę jeszcze jeden, okej. Okay. Dobra? I chleb. O, nie ma tego naszego chleba. O, też tutaj jest, wyżej. Jeden ten. I tu jest. Dobra, nasze ulubione chleby są. Mamy wszystko. Możemy iść. Zuzia prowadzi, a ja wykorzystuję czas. Kupiłam taką czekoladę. Zobaczcie, jaki fajny kształt ma. Jest w smaku właśnie gingerbread cookies. Czyli takich pierniczków. Jakby ma mleczna czekolada, gdzie są pokruszone ciasteczka. Przepyszna. Taka świąteczna. Kto chce jeszcze kawałek? Już z powrotem w domku. Idę się przebrać. Normalnie się pocę w tym. Bukiem rano. Puszczaliśmy polskie przyboje w aucie. Popiłam kawę. Nad gazety plamą. Jest i Tomek. Tomek, co robisz? Nikt mi nie powie, wiem co mam robić. Szklanką o ścianę rzucam, chcę wychodzić. A Tomek lubi. Tomek ściąga dekoracje jeszcze halloweenowe, ale powiem wam tak spokojnie, sąsiedzi tak spokojnie sobie ściągają przez cały ten weekend. W czwartek mieliśmy Halloween i w sumie nikt przez weekend nie ściągał jakby na drugi dzień od razu, więc fajnie. Dzisiaj widziałam, sąsiedzi ściągali, więc my też część ściągamy, a część wyrzucamy, bo już się to nie przyda. Te dynie zostaw, dynie zostają. Pajęczyna jest do wyrzucenia, bo już jest cała potargana. Zuzi chłopak akurat przyjechał i pomagał ściągać wszystko. Dynie zostają, tak? Przydał ci się co? Przydał się. Jakie dynie? To te wszystkie tutaj dynie? Te plastikowe zostają, tak, tak. No, suszysz swoją zbroję na rower? Tak, spociłem się. No to dziwne, że się spociłeś, bo miałeś chyba z 10 stopni. No ale się potem... Zrobiło ciepło dla nas. Jak się wjeżdża i zjeżdża na rowerze. To... Wiesz co się zastanawiam? No. Czy nie wyciągnąć świątecznych? Nie. Podobno, nie, Pamela mówiła, że HOA nie pozwala chyba wcześniej niż... Po Thanksgiving. To jest chyba pierwszy weekend Thanksgiving. Nie, nie, nie. Chyba 6 tygodni przed. No. Ktoś tu dostanie niespodziankę. Okej, miało być to, co dzisiaj na obiad. Mamy surówkę z jabłka i z marewki, bo trzeba było zużyć. Tu się czekam. Kopysiki, tu się są kopysiki. Tu mamy... ziemniaki. Tutaj zrobiłam sos żurawinowy, mieliśmy żurawinę. Pyszne, pyszne, pyszne. I tutaj mamy kotlety z sosem, tak jakbyśmy mieli sos do ziemniaków. Już wróciłam ze spotkania. Zrobiłam dla was przebitkę, bo u Kamili, ojejku, takie dobre jedzenie było. Kamila w ogóle jest mistrzynią w robieniu takiej zimnej płyty. Tak się u nas to mówiło, zimna płyta. To się tutaj nazywa charcuterie? Chyba tak. Ale ona sama się nauczyła robić właśnie te płyty i robi je fantastycznie. Ja zawsze mówię, co ja mogę dać na tą płytę, a zrobiłam sobie zdjęcia, zrobiłam też dla was, także jak szukacie inspiracji,
na jakąś imprezę, to wam wrzuca teraz, zróbcie sobie screen i możecie odtworzyć. Na pewno tak jak ja, bo ja na pewno będę odtwarzać właśnie takie płyty. A teraz już siedzę przed komputerem, słuchajcie, jest niedziela po 7:00. Mam do zrobienia dwie rzeczy jeszcze. I no tak, terminy. Jak są współprace, dzięki, że są, to no to trzeba trzymać się terminów i tak to wygląda. Także siadam i potem się będę relaksować, idę do Tomka. U nas już wieczór, Zuzia nowa koszulka, Cross Country State. I tak wyszło ciasto. Ja myślałam, że już jedliście, jak ja byłam na tym, na krosze. No bo jak ty pojechałaś, to poszliśmy na rower. A, okej. Fajnie to wygląda. Ile jest świeczek? 19 świeczek. No fajnie. Ale ładny bukiet. No tak, słoneczniki pomieszałeś ze swoimi światami? Tak. O, od razu lepiej. Zmieniłam światło i od razu lepiej to wygląda. Ciasto. To co, jeszcze herbatkę robimy. Hej, Konie. Cześć. Przyszłam ci poprzeszkadzać. Nie, przeszkadzasz mi. W tym aparacie jest dobry mikrofon, jest taki, jak będziesz mówił swoim takim niskim głosem, to tak, wiesz, fajnie będzie. Może nie mam dzisiaj niskiego głosu, może mam normalny dzisiaj. Nie, masz taki niski. Jak mówię po angielsku, to mam wyższy, nie? Jak, no, to jest takie śmieszne, Tomek, właśnie jak słyszę, jak mówi z kimś po angielsku, to wchodzi na wyższy poziom swojego głosu. Mówiłam dzisiaj właśnie o tym, że był ostatnio taki komentarz o tym, że nasze życie zawsze wygląda takie perfekcyjne, idealne. A opowiedziałam właśnie co o tym... Co wy wiecie o zabijaniu? Właśnie mówiłam o tym, że ten rok wyjątkowo jest słaby dla nas, ale że nie wszystkim się dzielimy też we vlogach. I zawsze tylko mówię, są gorsze momenty. No, ten rok naprawdę dał nam popalić, ale wydaje mi się, że idziemy w dobrą stronę. No, ale mówię zawsze całej mojej rodzince, że dopóki jest zdrowie, to jest siła, żeby walczyć. Sure. No. Mamy plan dzisiejszy zobaczyć sobie wszyscy razem film, bo Zuzia jutro wraca. Tomek do pracy jedzie, a w piątek wyjeżdżasz już. No. W piątek wyjeżdżacie. Uh-huh. Tomek tym razem ma... On ma... Chciałam powiedzieć babski, chłopski wyjazd. Babski wyjazd lepiej brzmi niż chłopski wyjazd. Nie? Chłop po prostu wyjeżdża, po prostu go nie ma. Chłopaki jadą znowu na rowery, tak? A gdzie jedziecie? Tutaj w North Carolina, czy Virginia? Jedziemy do Tennessee tym razem. Do Tennessee, ale tutaj za granicę naszą od razu. No, ale nigdy nie byłem w Tennessee, więc bardzo chętnie pojadę. Okej, okay. Jaka miejscowość pamiętasz? Nie pamiętam. Maciej mówi jedziemy, a ja tylko odpowiadam tak, już jesteśmy umówieni. Dalej nie ma więcej rozmów, bo nie ma takiej potrzeby. Okay. Wszystko jest od razu ugadane. Okej. Okay. Jesteś przygotowany? Tak. Jeszcze... A potrzebujesz się przygotować? Nie. Pacyci wyjeżdżają, to biorą 3 koszulki, 2 pary majtek i sprzęt. No właśnie, żeby sprzętu nie zapomnieć. No bo właśnie. Lokalnie, jak już tutaj jeżdżę na rowerze, to mi się już zdarzyło. Raz koła nie wziąłem do roweru, spakowałem rower, koła nie wziąłem, jechałem 40 minut do parku, wyciągam rower, nie mam koła. Patrz, ale rozumiem zapomnieć rękawiczek na rower, kasku nawet bym zrozumiała, ale koła do roweru. 40 minut jechałem do samego, wyciągam ten rower, mówię, ja pingola, nie ma. Ale czekaj, zapomniałem już butów, mi się raz zdarzyło butów nie wziąć. Ostatnio zapomniałem skarpetek, bez skarpetek. Okej, to jeszcze przeżyjesz bez tego. Nawet w zwykłych tenisówkach, no akurat wiem, że ty nie mógłbyś jechać, ale generalnie, żeby koła do roweru zapomnieć, to trzeba mieć mistrza. Ale to jest cały Tomek, słuchajcie, to jest cały Tomek, bo Tomek często o czymś zapomina. Zapomniałeś dzisiaj o czymś i jestem bardzo zła na to. No, jestem roztargniony niestety. No, Sebastian miał dzisiaj wieczorem do kościoła i Tomek zapomniał, a ja byłam na tym. A Sebastian to nigdy nie pamięta.
Tak, Sebastian będzie pamiętał. Zwala kogoś, tak? Masz na kogo zwalić? Nie wiem. Cztery nieobecności i będzie musiał powtarzać cały ten rok. No, więc... była jego pierwsza, nie? Druga. Czemu pierwsza? To z jakiej przyczyny była pierwsza? Pierwsza ciebie nie było w ogóle, a ja wtedy byłam chora. Ja miałam, pamiętasz, mówiłam wam, to był taki ten czas, gdzie ja mówiłam, że miałam takie 2-3 dni, gdzie się... Czyli pierwszy raz to była twoja wina, że się spóźnił, teraz moja, to jest remis, to jest okej. Okay. Moja wina, że byłam chora. No, przecież my nie chorujemy, prawda? Nie, to było tak, że ja nie byłam w stanie zawieźć go, powiedziałam, dobra, raz możesz nie iść. Raz! No, słabo to dzisiaj. Dzisiaj to było słabe. No, ale nic. Siedzimy, oglądamy sobie teraz zaraz film, przychodzą młodzi i będziemy śpiewać. Oglądałem futbol teraz przez moment. Gra Minnesota Vikings z Colts. Zresztą nie pamiętam skąd są Colts. A Tomek był ostatnio w Minnesocie? Byłem w Minnesocie w poniedziałek. A... Tydzień temu? Gdzie? W tym poniedziałek. To był teraz ten poniedziałek? Bo ja mam te dni tak szybko lecą. Ale przez to, że mój kolega bardzo dobry teraz jest tam na tym. Na meczu? Na meczu. Matthew jest. O. Z Taylor. Razem są na tym, na meczu. A gdzie jest? W Minnesocie, tak? Mhm, w Minnesocie. To co oni tam robią? Pojechali Polecieli na mecz. Specjalnie na mecz? Oni są fanami Coltów. Właśnie i pojechali na mecz. Okay. A no, Matthew jest ten fanem od lat Colts. Nawet taki portfel miał z tą podkową. Na tym. O kurczę. Czyli ciekawe, ile bilety kosztują. I tak raz w roku chyba właśnie latają. Aha, okay. po Ameryce. No, i tak okay. Teraz wyszła Minnesota. A Minnesota bardzo, bardzo fajna, podobało mi się też. Okej, okay, dobra, to kończymy, słuchajcie, bo młodzi czekają, żeby przyjść na dół. Pierwszy vlog w listopadzie. Teraz już będzie świątecznie, już się nie mogę doczekać, bo już tak mówię. Można puszczać kolędy. 1 listopada, jak Hania schodziła ze schodów rano. Od razu szło, nie? Christmas. Puściła jakąś kolędę, tylko świąteczną piosenkę, jak ją odwoziłam do szkoły. No, także teraz już zapraszamy na bardziej świąteczne tematy, a póki co żegnamy się z wami, serdecznie was pozdrawiamy, ściskamy i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Ciao. Pa!